Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 państw, które walczą o niepodległość. Polska wiele razy walczyła o niepodległość i w końcu ją wywalczyła. Niestety nadal są narody na świecie, które walczą o swoje. I dziś o nich wam opowiem. Dziesięć Naddniestrze. Nieuznawane państwo, które mieści się w Mołdawii. Państwo jednostronnie oderwało się od Mołdawii 2 września 1990 roku, deklarując pozostanie w składzie Związku Radzieckiego, podczas gdy Mołdawia wystąpiła z niego 23 czerwca tego roku. Pełną niepodległość ogłosiło 5 grudnia 1990 roku. Na arenie międzynarodowej Naddniestrze jest traktowane jako region autonomiczny Mołdawii. W 2017 roku zdecydowano o zrównaniu flagi rosyjskiej z dotychczasowymi symbolami Naddniestrza, co oznacza wywieszanie jej na wszystkich urzędach oraz używanie w trakcie oficjalnych uroczystości. Krótko mówiąc, nie chcą do Europy, a chcą do Rosji. Sergiusz z kanału Nie Zmyślam zrobił o tym państwie odcinek, także zapraszam. 9. Tybet. 24 października 1951 roku komunistyczny rząd chiński zakończył trwającą od 1911 roku faktyczną niepodległość Tybetu, który teraz wcielony został do Chińskiej Republiki Ludowej. Ogólnie Chiny, które dziś znamy, nie mają nic wspólnego z Chinami, bo to komunistyczny twór, który zniewolił wiele wspaniałych państw, w tym właśnie Tybet oraz te prawdziwe Chiny, o których jeszcze opowiem. 8. Kurdystan, górzysta kraina w południowo-zachodniej Azji, zamieszkiwana przez Kurdów. Kurdowie utracili niepodległość na rzecz czterech państw: Turcji, Iraku, gdzie posiadają szeroką autonomię, Iranu, gdzie posiadają minimalną autonomię, i Syrii. Za każdym razem, jak ma tylko dojść do demokratycznych wyborów w Kurdystanie, dochodzi do jakichś dziwnych akcji militarnych, wskutek których owe wybory trzeba odwołać. 7. Kosowo, terytorium sporne w południowej Europie ze stolicą Prisztynie i państwo częściowo uznawane na arenie międzynarodowej, które ogłosiło swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku. Jak wspomniałem, jest to państwo jedynie częściowo uznawane. Wśród państw, które uznały istnienie Kosowa, są Polska, Stany Zjednoczone czy Turcja. 6. Republika Chińska. Państwo nieuznawane przez większość społeczności międzynarodowej, leżące w południowo-wschodniej Azji na wyspie Tajwan u wybrzeży Chińskiej Republiki Ludowej. Tak, Tajwan to nic innego jak prawdziwe Chiny, które uciekły przed komunizmem, a teraz komunizm chce je znowu wchłonąć. 5. Czeczenia. Autonomiczna republika ze stolicą w mieście Grozny, wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej, jest położona na północnym Kaukazie. Czeczeni od lat walczą o niepodległość, niestety w bardzo nieładny sposób. Dochodziło do wielu zamachów na terenie Federacji Rosyjskiej. 4. Krym, jednostka administracyjna jednostronnie wcielona do Rosji. Ukraina i większość społeczności międzynarodowej skupionej w Organizacji Narodów Zjednoczonych nie uznaje deklaracji niepodległości Republiki Autonomicznej Krymu, ponieważ została ona anektowana przez Rosję. Krym od dawna walczył o niepodległość, na co nie godziła się Ukraina, więc ci przy pierwszej lepszej okazji przenieśli się do Rosji. Od cała historia. 3. Katalonia. Państwo od setek lat pozostające podległe Hiszpanii. Czym jest Katalonia i czemu powinna być niepodległa, opowiadam na kanale Światowa Historia, także zapraszam. 2. Teksas. Stan w południowej części Stanów Zjednoczonych, drugi pod względem powierzchni. Państwo, które już od 1836 roku walczy o niepodległość. Najpierw przeciwko Meksykowi, teraz przeciwko USA. 1. Szkocja, część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, dawniej niezależne królestwo, i właśnie o tę niezależność walczy Szkocja. Tym bardziej, że historycznie dla pozostałych państw Wielkiej Brytanii była raczej wrogiem niż przyjacielem. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście następną dyszkę. Cześć!